Nie mogłem doczekać się kolejnego odcinka z Bro Tato, czyli przygód pana ziemniaka w dziwnym świecie i dzisiaj zagramy sobie klasą Mutant, która zdobywa więcej punktów doświadczenia, ale niestety przedmioty są o wiele więcej warte i zastanawiałem się nad bronią, jaką tutaj dać i chyba wezmę sobie dubeltówkę, po prostu. Nie wiem, czy to jest dobry build, czy nie, ale po prostu chcę sobie... O nie, już widzę. Trzeba będzie na pewno zrobić to pod attack speed, bo będzie dość ciężko, jeżeli nie będzie tutaj attack speedu, bo on dość wolno strzela, ma naprawdę potężne obrażenia, zwłaszcza gdy na przykład zadajemy to z bliska. I jakby chyba główną siłą tego buildu będzie to, że ja będę zdobywał dużo poziomów i na tym musimy się skupić. Tak samo wy możecie zostawić lajka, jeżeli wierzycie, że dzisiaj pobiję swój rekord właśnie w tej grze. Szansa na krytyczne zbieranie. Dobra, weźmiemy sobie tą szansę na krytyczne. I plus 5% obrażeń. Wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko. I dzisiaj będę próbował troszeczkę bardziej mieszać przedmioty, bo do tej pory tego nie robiłem. Znaczy, do tej pory pojawił się jeden odcinek z tej gry. To już wiecie, to jest jedna rzecz, jedna kwestia, ale grałem po prostu pod same szleciki. Później sobie też troszeczkę pograłem już prywatnie, bo po prostu nie mogłem się doczekać, aż zagram w tą gierkę. Więc dzisiaj pokombinujemy z buildami. Wiadomo, troszeczkę czasu trzeba będzie poczekać, zanim sobie to wszystko ogarnę. Jakby priorytetem jest dubeltówka, bo to jest jakby temat przewodni tego odcinka, albo ogólnie broń palna, ale no musimy się też skupić po prostu na tych tutaj ulepszeniach. Plus 3 punkty, tu mamy szczęście, pancerz, dobra, weźmiemy sobie to, szybkość, plus 5% obrażeń. Wiesz co, robię po prostu, idę pod obrażenia, to będzie najlepsze. 15% szans na zadanie jednego punktu obrażeń losowym wrogowi, gdy inny wróg umiera. W sumie to może być całkiem spoko na późniejsze plansze, gdzie będziemy naprawdę mieli dużo przeciwników i ta szansa będzie, znaczy niby taka sama, ale jednocześnie będzie inna. Nie zrozumiecie tego spokojnie, to tylko w mojej głowie to ma sens, ale na razie powiedziałbym, że idzie całkiem spoko pod te bronie palne. Wiadomo, no muszę jak najwięcej poziomów wbić, bo zastanawiam się, jak tutaj wygląda, wiecie, tier lista, bo na pewno są tier listy, czyli wie, co jest najlepsze, jakie połączenia są najbardziej OP, jakie kombinacje postaci i przedmiotów najlepiej działają. O, drwala dostałem. Zabij 50 drzew. Plus 5% szansa na trafienia krytyczne, zbieranie szczęścia. W ogóle po co jest zbieranie, że co, mam większy zasięg na zbieranie? To nie potrzebuję tego. Maksymalne punkty życia, unik, szybkość. O właśnie, szybkość też się przyda. Nawóz, brak bang. Obrażenia od żywiołów, obrażenia dystansowe, obrażenia plus, minus 3 szybkości. Także to jakoś się teraz chyba troszkę zniweluje, ale no będę miał więcej obrażeń, więc w sumie o to chodzi. Dostałem trzeci poziom ulepszeń, także trzeba to też sobie wykorzystać. Prędkość ataku, to by się bardzo przydało. Wysysane życie też się bardzo przyda i obrażenia też się przydadzą. Kurde, to jest wszystko, co się naprawdę dość mocno przyda, ale weźmiemy sobie, pójdziemy pod attack speed. Minigun. O, chciałbym taki minigun. Ojejku. Chciałbym takiego minigana, żeby stworzyć naprawdę potężnego mutanta. No, to jest problem, bo kurde, mamy mało kasy na bronię i normalnie grając, wiecie, pod te sztylety mógłbym sobie pozwolić na takiego minigana, a tutaj nie mogę. I właśnie, subskrybujcie kanał, jeżeli oczywiście gra wam się podoba i chcecie więcej odcinków z niej na kanale, bo naprawdę, to jest mega uzależniająca gra i kurde, ona ma coś takiego, że jest bardzo prosta do ogarnięcia, ale jest tak wciągająca przy tym, że naprawdę, polecam każdemu sobie to sprawdzić. Możliwe, że dostanie ją na Kinguinie, wiadomo, z kodem Flatar jest wszystko taniej i jest jeszcze giveaway, w którym możecie wygrać gift code za 250 ziko, także nie wiem, na co czekacie, weźcie udział sobie po prostu, może wygracie, w sumie parę osób się do mnie już zgłosiło, że wiecie, ej, wygrałem na Kinguinie, także to nie jest żadne, wiecie, żaden skam ani nic takiego, tylko po prostu normalnie można sobie tam wygrać. Dobra, obrażenia dystansowe, oczywiście prędkość ataku, to sobie weźmiemy, regeneracja zdrowia i wysysanie, nie, weźmiemy sobie to, kameleon, 20% czas na unik, gdy stoisz bez ruchu. Zastanawiam się, do czego można by było tego, ten build użyć, ale weźmiemy sobie siekacza na razie i ulepszymy od razu siekacza. O, to będzie piękne. I mamy dwie dubeltówki, dwa siekacze, także będziemy naprawdę teraz robili dużo obrażeń i bardzo szybko strzelamy. To też jest plus. Jeżeli macie też jakieś fajne propozycje buildów, to możecie śmiało pisać w komentarzu, bo może będę brał coś ciekawego z waszych komentarzy. Plus 3% wysysanego życia, plus 9 maksymalnych punktów życia, obrażenia dystansowe, regeneracja, dobra, weźmiemy sobie to, różdżka, pistolet, różdżka w żywiołów. A, to są obrażenia od żywiołów, to już rozumiem, o co z tym chodzi. Bierzemy sobie pistolet, tylko czekajcie, a ja nie mam pistoletu. Przedmiot, plus 10% szczęścia, dobra, wymienimy sobie te przedmioty. Siekacz na trzecim poziomie.
Oczywiście, że go bierzemy. I sobie jeszcze to kupię. O, właśnie. A, tylko że... czy to się stakuje jakoś? Bo kupiłem dwa razy ten sam przedmiot i w sumie nie wiem, czy on będzie teraz dobrze działał. Mamy ósmą falę. Jak widzicie, na te potworki jest coś takiego idealnego. No, ale muszę więcej lifesteala kupić. To już wiem teraz. Chociaż czekajcie, bo ja mam fajną regenerację zdrowia. Zobaczcie, jak moje HP szybko się zregenerowało. Już mam z powrotem fulla. Przed chwilą, no, był mały problem. A co się stanie, jeżeli stanę w miejscu? Okej, no już wiem. Jeżeli staniesz w miejscu, to najprawdopodobniej umrzesz. Ale na pewno są takie buildy, które są tak broken, że możesz sobie stać w miejscu i wszystkie postacie, czy tam potworki dookoła ciebie będą umierały. Ale na razie nie mam takiego buildu. A, nie mam żadnego buildu przygotowanego, tylko po prostu wybieram sobie temat przewodni i pod to coś tam próbuję, wiecie, coś tam fajnego wykombinować. No, kolejna, ósma fala. Powiedziałbym, że bez żadnych problemów, bez żadnych niespodzianek. O, drzewko. Dawaj mi kasę. Potrzebuję więcej kasy. I jeszcze ostatni ranik przez tutaj te wszystkie rzeczy. I mamy 259. O, tak. Szansa na trafienia krytyczne. To by się przydało. Ba, to się bardzo przyda. Żabka. Zasięg podnoszenia plus 20%, plus 10% zbierania. A właśnie, zbieranie. Na koniec fali zdobywasz 0 sztuk materiałów i punktów doświadczenia. Liczba ta zwiększa się o 5% przy każdej aktywacji. Dobra, już rozumiem. Zdobywane punkty doświadczenia. O, to bym sobie kupił. Ej, to bym sobie kupił, to by było OP. Wiecie, dlaczego to by było OP? Bo ja mam jeszcze przecież mutanta, który jeszcze szybciej expa zdobywa. Więc będę dostawał bardzo, 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 bardzo dużo expa. No, w sumie pod to też mogłem zagrać. Że tylko pod te właśnie mutacje. Żeby stworzyć naprawdę takiego bardzo dziwnego mutanta. Prędkość ataku, wysysane z życia, regeneracja zdrowia plus 7% szans na trafienia krytyczne. No to oczywiście, że weźmiemy sobie kryta. A tutaj weźmiemy sobie obrażenia dystansowe. Zobaczcie, ile itemów dostałem. Plus 7, siekacz dwójeczka, o, minigun. Dobra, kupujemy minigana. Sorry, miał być minigun, to kupujemy minigana i jeszcze sobie kupimy to. Hojojoj! Ty, ten build jest super! Chwila, trzeba oczywiście test zrobić. Stoimy sobie w miejscu i na razie potwory, no, nic mi nie robią. Także wystarczyło naprawdę zagrać pod coś bardzo fajnego. W ogóle expa nie dostaję. Nie wiem, jak to dokładnie działa, ale jak stałem w miejscu, to nie dostawałem expa. Chyba, że... tak. Ej, to jest dziwne. Muszę się ruszać, żeby dostawać expa. Pancerz, zasięg, szybkość. Wezmę sobie pancerz, bo to tego w sumie to kompletnie zaniedbałem. Szansa na trafienie krytyczne, obrażenie w walce wie wręcz. Szansa na trafienie krytyczne. Ile w ogóle ja mam szans na krytyka? 37. No to już jest fajnie. Paralizator. Za 219. Drzewa giną po jednym trafieniu. Czy ja tego potrzebuję? Naprawdę, czy to jest mi jakoś potrzebne? Obrażenia, wsparcie, krytyczne. Dobra, zrolujemy sobie. Pistolet, tylko że to jest zwykły pistolet, a nie ten, który miałem, ale i tak go kupię. I tak go kupię, po prostu. Broń palna. Aha, czyli broń palną po prostu można mieć pod jakikolwiek zasięg. Spoko, to jest całkiem fajne. Plus 15 obrażeń od wybuchów. Zastanawiam się, jaka dokładnie broń działa właśnie pod te wybuchy. Jak to tutaj dokładnie, co po prostu kopałać, żeby te wybuchy mieć, bo chyba nie było jeszcze takiej broni, która by właśnie działała z tymi wybuchami. Ale może nie zwróciłem na nim uwagi, plus nie wiem, czy tutaj jest coś takiego, że odblokowujesz na przykład nowe bronie i nowe przedmioty. Albo masz wszystko od samego początku, bo zauważyłem, że pograłem parę, wiecie, raników sobie i mam odblokowane nowe postacie. Chyba mutanta też nie miałem odblokowanego, więc zobaczymy na koniec tego odcinka, także oglądajcie do końca, co udało mi się odblokować. Bo wydaje mi się, że z tym buildem naprawdę dojdę daleko. Zwłaszcza patrząc na to, że mamy 13 falę, a ja sobie radzę bez żadnych problemów. No i takie ulepszenia to ja rozumiem. Oczywiście obrażenia dystansowe i pierścień strażnika plus 3 obrażeń na koniec fali. Czyli co? Właśnie zastanawiałem się, jak to dokładnie działa. Czy to za każdą falę dostaję 3% obrażeń i to się po prostu będzie kumulowało, im dłużej będę? Czy raczej jakoś działa to inaczej? Dlatego kupię to, bo normalnie bym kupił pistolet maszynowy albo nawet medal bym sobie kupił, ale chcę zobaczyć, czy to działa właśnie w ten sposób, że co każdą falę dostaję jeszcze 3% obrażeń za przejście fali, czy raczej, bo wiadomo, że pod koniec fali jest dość ciężko miejscami, to na przykład te obrażenia ci się zwiększają. Wydaje mi się, że to jest to drugie. Ale no zobaczymy, bo jak widzicie, pa, stoję se, cyk, XP leci, regeneracja jest, wszystko jest po prostu na miejscu. Przypadkowo stworzyłem naprawdę bardzo dobry build.
I już wiem, że w tym pierwszym odcinku to popełniłem takie błędy. No ale wiecie, człowiek nie wiedział, możecie się ze mnie śmiać, ale przynajmniej sobie potestowałem jakieś tam noże i wiem, że ten build pod same noże jest po prostu dość średni, chyba że źle po prostu go zrobiłem, bo jest niebo a ziemia, porównując to, co grałem właśnie w poprzednim odcinku, tym pierwszym, a to, co grałem tutaj, bo tutaj, no, regeneracja, zbroja, krytów mam dużo, mam z 30 albo 40% szans na kryta, więc tylko no, minusem jest to, że po prostu mało kaski zarabiam. Ale co tego? Nic się nie stało i mamy podejrzany steryt. Przetworzymy, okulary przeciwsłoneczne oczywiście bierzemy. Wysysanie, szansa na trafienie krytyczne. Tak, szansa na trafienie, regeneracja zdrowia. I mamy siekacz trójeczkę, a ja mam siekacza dwójkę i jedynkę. No to bym musiał potrzebował jeszcze jednego. No ale i tak będę miał... A, wielkość wybuchu, bo to jest broń palna wybuchowa. Dobra, to już rozumiem, po co mi to było. Jak widzicie, tu wszystko, są wszystkie te moje ulepszenia i lecimy z 16 falą. O, wygląda na to, że ta też będzie dość prosta. I muszę skorygować jedną rzecz, jak mówiłem, że jak stoję w miejscu, to exp mi nie leci. Exp i kasa to są właśnie te zielone rzeczy, które zbieram na samym dole. No, nie wiedziałem o tym. Myślałem po prostu, że to jest kaska, a exp leci mi automatycznie za pokonanie każdego wroga. A okazuje się, że nie. Ojoj. Nie, bo tutaj było już naprawdę dość blisko. Kurde, ile tego się pojawiło. No to jednak dobrze, że kupiłem ten unikalny pierścień, który fajnie sobie będzie radził na tych przeciwników i zebraliśmy całą kaskę. Dobra, plus 40% zasięgu, nie, plus 12% obrażeń. O, i mamy siekacza. To chwila, to będę mógł sobie ulepszyć od razu na czerwonego siekacza. Plus 15% zdobywanych tych, obrażenia w walce wręcz, minus 8 szczęścia. Mam i tak szczęście na minusie. Po zabiciu wrogów masz 8% mniej szans na znalezienie przedmiotów. A, to tak to działa. Dobra, to sobie jeszcze kupię ten baner, ponieważ ten baner zwiększa mi prędkość ataku. Czyli co, broń będzie po prostu szybciej strzelała. A mi na tym, no nie ukrywam, teraz troszkę zależy. A jak widzicie, pięknie to działa, więc stoimy sobie w miejscu i może będzie tak, że to będzie pierwsza fala, w której rzeczywiście nic nie będę musiał robić. Kurde, wygląda na to, że naprawdę tak jest. Ja nic w tej rundzie nie musiałem robić, ale no pozbierajmy sobie tego expa, bo to już jest przesada. Bo mi to za chwilę zniknie i dostałem na pewno jeden poziom. Oj, trochę HP straciłem. Szansa na trafienie krytyczne. Pewnie. Ile szans mam już? 63%. Tyler tworzy małego gościa, który powoli wystrzeliwuje wokół siebie błyskawice pociski, a każdy z nich zadaje 10 punktów obrażeń. I to są obrażenia od inżynierii, których nie mam niestety. Limit. Szans na odzyskanie jednego punktu zdrowia przy podniesieniu materiału. Dobra, to też by było fajne. 20% szans na zadanie jednego punktu obrażeń losowemu wrogowi przy podnoszeniu materiałów. Dobra, let's go! Let's go! Ja będę zbierał materiały, to jeszcze będą fajne, po prostu fajne rzeczy się tutaj tworzyły i widzę, że walczę chyba z troszeczkę szybszymi przeciwnikami teraz, także będę musiał na pewno być teraz w ruchu. To już nie jest ten moment, w którym, wiecie, mogę sobie po prostu stać w miejscu. Nie, 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 nie. Tutaj trzeba cały czas unikać. Ej! Oj, będą problemy. Już wiecie, dlaczego widzę, że będą problemy? To jest sam początek fali. Zostało jeszcze 37 sekund, a ja już straciłem dość dużo zdrowia. Znaczy, no wiadomo, zdrowie mi się bardzo szybko zregenerowało, ale no nie zmienia to faktu, że za chwilę będzie tutaj Armagedon. Okej, jednak trochę przesadziłem, bo udało mi się to przejść. Prędkość ataku plus 16% obrażeń, plus 12% zbierania. Kurde, czego ja potrzebuję? Nie no, obrażenia. Lecimy full, po prostu build. O, proca. Płonący kaset bez broni żywiołów. Proca, broń palna. Czy ja mogę to sobie ulepszyć? O, jest mały problem. Nie mogę tego ulepszyć. Ja mam tylko pistolet. Przetwórz, 170. Dobra, wymieńmy. Pistolet mamy drugi. Kurde, brodaty bołas. Gdy wróg umiera, jego ciało wystrzeliwuje pocisk zadający obrażenia na dystans. 426 to kosztuje, no trochę to jest. Dobra, wezmę sobie jeszcze plus 7% obrażeń i niestety, no nic nie mogę kupić. Po prostu muszę czekać na inne rzeczy, bo nie mogę tego połączyć w jakiś taki żółty przedmiot, a myślałem, że będę mógł to zrobić. Dobra. Miejmy nadzieję, że to nie będzie moja ostatnia fala, bo naprawdę się fajnie bawię z tym buildem. Mamy bossa! Mamy bossa! W końcu się bossik pojawił na fali 20 i... Wow, ale chyba nie będzie stanowił jakiegoś wyzwania, przynajmniej na to liczę. 70... Aha! Czekaj, 74 sekundy będzie ta fala trwała, czyli ja mam 70 sekund na pokonanie tego bossika. No ale jak widzicie, powiedziałbym, że idzie mi całkiem... 51 HP cały czas. Oj, 30 HP! Dobra, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. Kurde, ciężko się unika jego pocisków. A już ci powiem, że ta gra nie posiada bossów. Naprawdę, to jest... Ej, on mi minus 20...
On mi 26 punktów zdrowia zabrał. Jednym atakiem swoim. Dobra, to już wiem, dlaczego jest potrzebna tutaj zbroja w tej grze. Zbroja jest bardzo ważna. Nie, przegrałem na bosie. Pobiłem, jasne, pobiłem swój rekord. Postępy. Odblokowałem bohatera, jakiegoś odkrywcę. Głośnego oraz wielozadaniowego. No spoko, powrót do menu głównego. Zobaczmy sobie, czy tak, odblokowały się te postacie. Fajnie, że udało mi się je odblokować, ale nie zmienia to faktu, że... no kurde, trochę jestem zawiedziony, że na 20 rundzie nie udało mi się tego odblokować. O, tutaj mamy postępy różnych rzeczy. A czy ja na przykład coś odblokowałem? A, nie mamy żadnej broni i modyfikatorów też nie mamy żadnych. No dobra, także jeżeli się podobało, to oczywiście zostawcie lajka, gra to Brotato, czyli Brotato, nie wiem jak to się czyta, ale widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku.